odbywa się dzisiaj czwarty rajd. Jest to rajd rowerowy i od 4 lat odbywa się u nas. Jest to śladami poezji Henryka Kozaka. Trasa wygląda mniej więcej tak, jak ślady pana Kozaka przebiegały. Wyruszamy z Sitnika, jedziemy przez do Droblina, z Droblina później na Huszlew, z Huszlewa do Krasnej i z Krasnej wracamy podobną drogą. Troszeczkę jest to inna trasa niż co roku. Zawsze staraliśmy się jechać właśnie polnymi drogami, żeby podkreślić to, co pan Henryk w swojej poezji ujmuje, ale trwa budowa autostrady. Drogi polne są rozjeżdżone i no niezbyt wygodnie jechać rowerami, więc nie chcemy utrudniać. Jedziemy cały czas asfaltem, więc aczkolwiek trasa nam się wydłużyła, bo jest to było planowane około 40 km, wyszło nam 56, więc mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy dojadą. A może powiedzmy, śladami poezji pana Kozaka. Kim jest pan Kozak? Tak, pan Henryk Kozak jest naszym takim rodzimym tutaj poetą. Urodził się właśnie w Krasnej, a dzieciństwo i młodość spędzał w Sitniku. Na studia wyjechał do Lublina i tam też został, a swoją tęsknotę do Sitnika właśnie przelewa na swoją poezję, którą nam przybliża. Cały czas tworzy, już ponad 50 lat, jego dorobek to jest ponad 20 tomików wierszy i wiem z tego, że już na przyszły rok też jest zaplanowana kolejna publikacja. Po rajdzie przyjeżdżamy do Sitnika i czekać będzie tutaj na nas pan Henryk Kozak. Odbędzie się spotkanie właśnie autorskie, będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z panem Henrykiem, będzie możliwość zakupienia jego poezji, no i po prostu takie spotkanie na spokojnie, porozmawiać sobie można, więc rajd to nie wszystko, nie kończy się tylko na przejażdżce, ale też właśnie miłą niespodzianką. Pan Henryk już po raz drugi do nas przyjedzie, więc się tym bardziej cieszymy. Dla niego też jest wielka radość. Z tego co wiem, to tak. Już od dłuższego czasu właśnie rozmawiamy i żyje tą chwilą, że może przyjechać do swojego Sitnika, bo rzadko przyjeżdża, chociaż przyjeżdża, bo ma tutaj rodzinę, brata rodzinę, więc odwiedza tutaj te strony, no ale wiadomo już, że nie jest to, nie są to częste wizyty. Pogoda wam dopisała, także chyba rajd będzie udany. Pogoda tak, słoneczko świeci, czasami chmurki, ale myślę, że będzie fajnie, że przejedziemy. Nie spiecze nas to słońce, a zakosztujemy uroków właśnie naszego pięknego Podlasia. I to, co pan Henryk w wierszach swoich przedstawia, to my będziemy mogli zasmakować na żywo właśnie.